Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może przynieść owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ewangelia według Jana, 15 rozdział, 4 werset. Dobre owoce to nie uczynki. Czym są owoce? Jakie jest duchowe znaczenie owoców? Owoc jest wyrazem Chrystusa w wierzącym. Czytamy w liście do Galacjan, 5 rozdział, 22 do 23 wersetu, że owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, dobrotliwość, wiara, łagodność, opanowanie. To jest piękny opis Chrystusa w Jego cechach widocznych w czasie, gdy przechodził przez ten świat w Jego upokorzeniu. Jeśli taki owoc będzie widoczny w wierzących, to zaowocuje to wyrażaniem Chrystusa w Jego ludzie. Chrystus nie przebywa już w ciele między nami, ale zamiarem Bożym jest, aby charakter Chrystusa był nadal wyraźnie widoczny w tych, którzy są Chrystusowi. Chrystus w zmartwychwstałym ciele odszedł do domu Ojca. Chrystus widziany w charakterze wierzących jest nadal obecny w Jego ludzie na ziemi. Owoc nie jest dokładnie wykonywaniem daru ani służby, ani uczynków. Prawdą jest, że jesteśmy napominani, abyśmy chodzili w sposób godny przed Panem ku wszelkiemu Jego upodobaniu w każdym dobrym czynie, jak mówi list do Kolosan, 1 rozdział, werset 10. Ten fragment, pokazując jak ściśle owocowanie jest związane z dobrymi uczynkami, jednocześnie wyraźnie je rozróżnia. Dobre uczynki mają być wykonywane w sposób podobny do Chrystusa, aby w uczynkach przynoszących korzyść człowiekowi znaleźć owoce możliwe do przyjęcia przez Boga. Naturalny, nieodrodzony człowiek może czynić bardzo wiele dobrych uczynków, ale w takich uczynkach nie będzie owoców dla Boga. Gdyby służba i praca były owocem, to w znacznej mierze ograniczałyby się do tych, którzy posiadają dar i zdolność. Ale jeżeli owoc jest charakterem Chrystusa, to rzeczywiście staje się możliwością, jak również przywilejem dla każdego wierzącego, od najstarszego do najmłodszego, aby przynosić owoc. Czy ktoś, kto kocha Chrystusa i podziwia doskonałości tego, który jest piękny i najpiękniejszy wśród ludzi, nie chciałby wyrażać Jego łaski i w ten sposób przynieść owoc? Dobre owoce to nie uczynki. Czym zatem są owoce? Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorośl nie może przynieść owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ewangelia według Jana, 15 rozdział, 4 werset.